Cześć, witam serdecznie w 171. odcinku mojej serii. W tym odcinku chcę wspomnieć zapomnianego już niestety dzisiaj muzyka, ale człowieka, który był uważany jako wirtuoz harmonijki ustnej. Ciężko się z tym nie zgodzić. Był przyjacielem zarówno Leszka Windera, którego serdecznie pozdrawiam, jak i Ryszarda Riddla, wokalisty zespołu Jam. Ryszard Skibiński, Skiba, bo o nim mowa, był liderem zespołu Kasa Chorych. Kasa Chorych to grupa instrumentalna, po której właściwie rozpad zespołu był spowodowany niestety śmiercią Ryszarda Skibińskiego. Ostatnie nagrania, w których wziął udział, to debiutancki album Martyny Jakubowicz Makijaż z mega utworem W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To były ostatnie nagrania studyjne Ryszarda Skibińskiego. Odszedł 4 czerwca 1983 roku w wieku zaledwie 32 lat. Pośmiertnie jego przyjaciele wydali płytę, ponieważ Ryszard Skibiński marzył, aby nagrać album solowy. Niestety nie było mu to dane. Dlatego już rok po śmierci de facto jego przyjaciele postanowili zebrać nagrania, które zostały niewydane wcześniej, i wydać album. Wygląda to w ten sposób. Płyta zatytułowana Ryszard Skibiński i na dole data urodzin i data śmierci tego muzyka. 1951-1983. Moi drodzy, tutaj ta płyta w całości jest instrumentalna, natomiast mnie osobiście najbardziej z tej płyty podoba się utwór Blues bez pieniędzy. Bardzo długi, fajny, i tam słychać właśnie tą legendarną harmonijkę Ryszarda Skibińskiego. Płyta w całości instrumentalna. Jeżeli ktoś lubi dużo harmonijki i instrumentalnego bluesa, to ta płyta zdecydowanie jest dla takiej osoby. Numer katalogowy LP058. W 1984 roku wydała tę płytę firma Vifon. Natomiast Ryszard Skibiński doczekał się jeszcze jednej płyty. Jest to płyta zarówno zespołu Krzak Leszka Windera, jak i właśnie Ryszarda Skibińskiego. W 1987 roku polskie nagrania zdecydowały się wydać płytę Ryszard Skibiński – Ostatni koncert. Rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że tę płytę nagrała super grupa, biorąc pod uwagę, że naprawdę świetni muzycy wzięli udział w nagraniu tej płyty. Tutaj mamy zdjęcie samego Ryszarda Skibińskiego, natomiast bardzo ciekawa jest bardzo ciekawe są tutaj informacje na tej płycie. Mianowicie, wszystkie kompozycje są zbiorowym dziełem uczestników koncertu, z wyjątkiem utworu Kaman, część pierwsza i druga, który napisał Leszek Dranicki, Jerzy Kawalec, już nieżyjący basista grupy Krzak, Andrzej Ryszka, jeden z najlepszych perkusistów w Polsce, Jorgos Skolias i Leszek Winder, do tekstu Leszka Dranickiego. W koncercie udział wzięli Krzesimir Dębski, Leszek Dranicki, Jerzy Kawalec, Ryszard Riddle, Andrzej Ryszka, Ryszard Skibiński, Jorgos Skolias, Leszek Winder oraz kapela bluesowa Łąkowa w składzie Jan Borysewicz, Brygida Karbowiak, Ewa Nowicka i Marek Śnieć. Skład na tej płycie nie mógł być lepszy. Moi drodzy, 87 rok, i tutaj jest jeszcze jedna informacja. 21 maja 83 roku w hali Arena w Poznaniu zagraliśmy koncert poświęcony pamięci Madiego Watersa.
Nikt z nas nie wiedział wtedy, że jest to ostatni koncert naszego kolegi i przyjaciela Ryśka Skibińskiego. W 2 tygodnie później, 4 czerwca 83 roku, Skiba odszedł od nas na zawsze. Krzaki. Płytę wydały w 1987 roku Polskie Nagrania, opatrując ją numerem SX2548. Tutaj mamy znowu kawał świetnego śląskiego bluesa. Proszę bardzo, klasyczny label Polskich Nagrań, płyta wręcz genialna.